Siemaneczko, debeściaki, z tej strony Bora, witam was w 9 odcinku z gierki Cities Skylines. Po małym liftingu nasze miasto teraz wygląda tak. Zostało reflinkowo, został Czarnobyl, te dwie nazwy. 13 dzielnica, na razie jej nie ma. Czarnobyl wygląda tak. Reflinkowo, tak. Postawiłem troszeczkę, chciałem zrobić to od nowa. Mapka jest inna, wgrane jest, przepraszam, grubo ponad 200 modów na różnego rodzaju rzeczy. Sorry. Kłopot z korkami, no jest jeszcze, ale myślę, że go będziemy powoli rozwiązywać. Tutaj pełno ludziów jest na przystanku. Śmieciar pełno. To jest korek, tylko taki kilkusekundowy, bo na ogół go tutaj nie ma. I stawiam w tym mieście na energię odnawialną, czyli na ekologię. O, tutaj widzicie rury. Z ekologią raczej nie ma nic wspólnego. No ale nie ma tutaj żadnej innej możliwości. O, tutaj jest klub tenisowy, jak widzicie. To jest budynek, który wgrałem jako mod. Co tutaj jeszcze nowego? Szkołę średnią postawiłem. To jest szkoła średnia profesora Bory. Ostatnio żeście mnie jebali, że nie kształcę swoich kmiotków. Także szkoła średnia jest. Tutaj jest remiza, policaj, klinika, szkoła podstawowa. Tutaj mamy ten posąg, to jest posąg wydepilowanego Andrzeja. Można sobie wszystkie nazwy sobie przypisywać, jak chcemy, więc tak sobie to nazwałem. Wydepilowany Andrzej. Wymyślajcie nazwę na kolejnego gościa, którego gdzieś tam na pewno wcześniej czy później umiejscowimy. Tutaj jest cmentarz świętego Piotrka. Obok krematorium. To widzicie, o. Kogoś tam kremują. Baja, jakimi se tu maszynami podjechali. Tu mają karawanę. Pierwszy raz widzę karawanę, tutaj druga. Kurde, jakie furki, co oni tam Billa Gatesa chowają, czy co? Dobra, nieważne. Chcę wam pokazać jeszcze McDonalda, ale chyba go już tutaj nie będzie. Tu mam zajezdnię autobusową. Tu jest McDonald. Tutaj mamy McDonalda, jak widzicie. O! Taki oto sobie McDonaldzik. A obok Aldi. Mamy Aldika. Kojarzycie takie sklepy? Piotr Paweł Biedronka. To kiedyś Peja powiedział w Blokersach. Co tu jeszcze? Miałem zacząć, jak będzie 15 tysięcy mieszkańców, ale postanowiłem jednak zrobić tą główną dzielnicę, taką teraz główną, reflinkowo. No wiadomo, Czarnobyl. No i zacząć grę. Dokupiłem dwa kwadraty. Tutaj zbudowałem po prawej stronie most, bo nie wiem dlaczego od czasu do czasu tą autostradę, tutaj tą nitkę autostrady zalewa woda i oni tutaj czekają, te samochody. A ten kurwa skąd wyjechał? Ryby łowił na cysternę? W jakiś nowy sposób, czy co? Jaka jazda, widzicie to? Dobra, wróćmy do tego, jak że zalewa to woda. I oni tutaj czekają i po chwili wiadomo, przejeżdżają, ale nie wiem dlaczego to woda zalewa. Jeszcze. Tej drugiej nitki nie mogę przebudować. Nie mogę zrobić mostu w tej chwili, bo to już jest poza granicami mojego miasta, nie?
Tu będzie przemysł na pewno gdzieś osadzony, tutaj jeszcze w prawo, może do góry. Na pewno tutaj będzie ten główny przemysł. A tutaj, co to wygląda teraz jak kielich jakiś, mszalny, to będzie główne centrum miasta naszego, tak mi się wydaje. Tutaj w górę dokupię ten kwadrat. Przepraszam, coś tak beka. W górę tutaj dokupię ten kwadrat jeszcze. I będziemy to rozbudowywać. Gdzie ten samolot? Chcę go obejrzeć z bliska. Tu jest. Tego jeszcze chyba nie miałem okazji widzieć. Dobra, lepiej się chyba nie da zobaczyć. Nie wiem, jakie to linie lotnicze. No, jak widzicie tutaj... trasa kolejowa, tory kolejowe są urwane w momencie. Tutaj się kończą. Po prostu ta... autostrada inaczej tutaj przebiegała, ja ją nieco zmieniłem, zmodyfikowałem. Tutaj zrobiłem sobie estakadę, pod tą estakadą, jak dostaniemy już do budowania tory, te tory pójdą tutaj pod tą estakadą. Mam pewien koncept, mam pewien plan na to miasto. No zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Tutaj sobie zaczniemy, myślę, od... nie wiem od czego. Na pewno od przeprowadzenia wodociągów oraz elektryczności, to na pewno. Niech to teraz tak się to ma. Jak widzicie, hajsu mam niewiele. Coś tam jest, ale jest tego hajsiwa niewiele. Do kolejnego kroku milowego, o ile dobrze pamiętam, to musimy jeszcze nieco podgonić, bo musimy mieć 8 tysi. Dobra, włączymy play. No, z wodą jest tralala, jeszcze 90 tysięcy mamy metrów sześciennych na tydzień w produkcji nadwyżkowej. No prąd, możemy się martwić nieco o prąd. Zobaczmy sobie na budżet. Wszystko jest po 100, czyli standard. Nie będę to jeszcze nic budował w tej chwili, bo w tej chwili te rury dokończę stawianie słupów. I tak to będzie wyglądało. Dobra, przyspieszymy sobie troszkę. Niech ten hajs szybciej spływa. Ile tych kmiotków mamy? 6300. Niecałe. O, widzicie, zapotrzebowanie mają na wszystko, czyli na tereny mieszkalne, handlowe oraz... oraz... przemysłowe tereny, no właśnie. Produkcyjne chciałem powiedzieć, ale bym zjebał. Dobra, zatrzymamy sobie na chwilę i zacznijmy coś powoli tutaj kombinować. Na pewno zrobimy sobie... A nie, o właśnie. Potrzebuję prąd i potrzebuję jeszcze jedną turbinę. Zacznijmy sobie może od prądu. Chwila. Dobra, jestem. Ciągniemy sobie to tutaj. Aha, ta turbina nieszczęsna. Dobra, to zwalniamy czas. Tą zaawansowaną turbinę, wiadomo, będziemy budować już w tej chwili. Tutaj tak to fajnie chcę w miarę umiejscowiać. No i okej, może być. Hałasy dużo produkują te turbiny i te wiatraki, ale daleko są w miarę od tutaj zabudowań, także no, coś tam dochodzi, wiadomo. Ale to praktycznie tyle samo, co sklepy produkują. Kurczę, zapomniałem, umiejscowiłem zajezdnię autobusową za blisko. Co to się taki koras robi? Nie, to przejściowe. Aha, patrzcie. U tego wydepilowanego Andrzeja, patrzcie, jaka jest przestępczość. A obok posterunek policji, nie wiem... za grzyba o co chodzi. Naprawdę nie wiem. Co tu jeszcze? Tereny są w miarę nietaniutkie i to jest ważne. Dobra, zabieramy się tutaj teraz za to.
To nas tutaj w tej chwili interery najbardziej. A myślę, że może tam malowanie będzie lepiej, nie? Zobaczymy, do jakiego miejsca mi się tutaj to... To najbardziej zewnętrzne, te najbardziej zewnętrzne tereny po tym okręgu. Myślę, że w tej chwili tak to będę robił. Od tego zaczniemy. To i tak później będzie ulegać zmianie. To jest na 100% w tym mieście, to wam gwarantuję. Bo mam pewien koncept. Mam nadzieję, że wypali. No zobaczycie później. Z biegiem czasu, z kolejnymi odcinkami. Zobaczycie, o co mi chodzi. Dobra, z tej strony teraz też sklepy. Myślę, że teraz tyle ich tutaj wystarczy. Ale te tereny przemysłowe trzeba będzie jeszcze tutaj jebnąć. Tutaj powoli też trzeba będzie już śmieciory robić jakieś. No wszystko, wszystko, ogólnie wszystko. No ale to powolutku i na spokojnie. Tutaj się znowu jakiś kora zrobi. Sekunda. Dobra, wróćmy sobie do tych nieszczęsnych tutaj naszych korków. No nie, no tutaj jest tego więcej. Może to im zlikwiduje. Kurczę, no nie było tego tak tyle tutaj. Nie wiem, co to się dzieje. Tutaj się wcześniej korki tworzyły. Tutaj kiedyś będzie zjazd też, w dół. Cholera, no nie wiem. Dobra, olać to na razie. Skupiamy się na razie tutaj na tej miejscówce naszej. Ile tam prądu? Na razie nie jest tak źle, na razie jest gites. Poczekamy tutaj chwilę, przyspieszymy. Hajsu trochę złapiemy w kieszeń. Przedłużymy sobie wakacje. No to kurwa, przedłużajcie, co mnie to... Nie obchodzi mnie to. Kurde, w międzyczasie ustawiam tutaj programy w telewizorze. Coś się zacięło, ale dobra, okej. O, patrzcie, to jest Lidl chyba. Dama, to inna nazwa, ale to jest chyba Lidl. Tak jak w Holandii, kurczę, jak byłem, to kiedyś były... Tak jak u nas Biedronki, to się to u nich nazywało C-Tausen. Nie mam pojęcia, czy to jeszcze istnieje, czy nie, ale to było coś w stylu naszych właśnie Biedronek. Praktycznie na jedno kopyto zrobione. Co za wspaniałe miasto, no i super. 8,5 tysiąca kmiotków to jest kolejny krok milowy. Nie, 8 tysięcy, czyli jeszcze szybciej. Sekunda. No okej, dobra, mam nadzieję, że to były chwilowe problemy. I już nie wystąpią, nagram w spokoju odcinek. Okej, dobra, tutaj się już osiedlają. Tutaj jednokierunkowe jest tylko to całkowicie wewnętrzne rondo. Tak, to są dwa kierunki. Także swobodnie mogą się poruszać. O, McDonalda też tu już wybudowali. O, właśnie, tutaj damy tego wydepilowanego Romana. Wymyślajcie na niego nazwę. No właśnie. Gdzie go tutaj zmieścimy? Tu. On bardzo dużo daje pod względem zadowolenia i wartość terenu, nie? Bardzo ten okręg jest duży. Dlatego go buduję. Ej, stoi sobie Nintendo z kolą i spoko jest. Aha, fuck, z drugiej strony nie mają prądu. Ale będą ten prąd mieć, gdyż tutaj mam zielony na obkoło. No nie, no nie na obkoło, ale prawie na obkoło. Dobra, dobudujmy sobie jeszcze trochę tutaj tego. Tutaj damy na zielono. Żeby ten prąd również na drugą stronę poszedł, nie? Okej. Co tam znowu? Nowy budynek, pamiętaj. Dobra, dobra, nie mam czasu na głupoty teraz. I sklepów na razie to nie będziemy... Chociaż nie, może jeszcze kawałek tej sklepów wybudujemy. Niewiele, ale tak po kawałeczku.
Dobra, wiem, że ta duża straż jest. I zapewne to wybuduje tutaj, bo to będzie główne centrum miasta. Ale to wszystko w swoim czasie. Wodę mają, nie? No to chociaż jeszcze pół biedy. O, ci nie mają wody, zapomniałem. Tym trzeba tutaj wodę podciągnąć. Kurde, jak ja to prosto buduję? A nieważne jak, ważne, że je było. Rury i tak są pod ziemią. Co ty chcesz ode mnie? A, szpital. No dobra, no i co? No i powiedziałeś. I co? Teraz Twitter coś będzie powiedział. Jaka awaria prądu? Aha, no tak, dobra, to podwyższmy sobie tutaj budżet na 150. Będziemy się zaraz brać za turbinę. No, ale za chwilę to wszystko hurtem wyburzymy. Na razie zostawiamy. Niech tutaj te knypki do końca w prawo się przemeldują, że tak powiem. Zameldują. Tutaj też to mostem jakoś spróbuję połączyć, ale to na pewno w dalszych odcinkach z dzielnicą Reflinkową, nie? Żeby troszeczkę ten automatu autostradę główną odciążyć. Czekajcie, jak tam z wodą? Spoko z wodą, z prądem. Na razie spoko. Przy takim budżecie na razie spoko. No i zaraz prąd do nich dojdzie. Spoko, zajebiście. Zaraz tu prąd będą mieli. Proszę bardzo, już mają. Co? Co? Dalej się chcecie wyprowadzać? Proszę bardzo, buraki. Na wasze miejsce tutaj do naszego youtuberowa już jest 2 miliony chętnych nowych. Proszę bardzo, wyprowadzajcie się do Bulowic, a do youtuberowa tej wpadną nowi. Prąd, jak stoimy z prądem, gitara, nie jest źle. A, myślę, że to fajnie będzie wyglądało. Jak już tu będą w środku te biurowce. Specjalnie są te okręgi, robię, żeby tutaj te biurowce były. Będą 4 okręgi, max 5. I od tego jakieś właśnie takie dzielnice będą odchodzić. Niebudowane tak jak ostatnio mi zarzucił... Kurczę... No, no nie pamiętam tych waszych ksywek wszystkich. Wybaczcie, ale muszę się kilku na pewno nauczyć na pamięć i... Na następny raz tak będzie. Zarzucił mi, że buduję bardziej tak schematycznie jak w SimCity. No i tu w sumie ma rację, to jest fakt. Dobra, mamy już duże miasteczko. Możemy kolejny kwadrat dokupić, zaraz to uczynimy. Możemy budować metro, no w sumie to już wiecie. Najbardziej tutaj mnie interesuje to, że mam spalarnię, mam rejony biurowe, rejon handlowy o dużym zagęszczeniu i mieszkalny o dużym zagęszczeniu. I powoli teraz już to będziemy rozkminiać. Ale zrobimy sobie... W... O, 184 tysiące? Skąd ja mam tyle hajsu? Kurwa, myślę, że to jakieś palmy. Dobra, teraz budujemy hurtowo spalarnię. To na pewno. Fik, fik. Myślę, że 6. Poszło na to 130 tysięcy. Ale to musimy zrobić. 57. No, widzicie? Będziemy sobie opróżniać po 3. A nie, bo jest 5. Myślałem, że jest 6 wysypisk. No to wybudujemy jeszcze jedno. Kurwa, tak daleko to będą... Ale śmieciarki tędy będą jeździć w ogóle? Ja się teraz zastanawiam, czy te śmieciary będą cisnąć. Autostradą? No nie wiem, czy będą cisnąć autostradą. Dobra, w tej chwili niech tak to zostanie. Wróćmy sobie tutaj do naszego okrąglaka. Nie ma hajsu, ale zaraz hajs będzie. Dobra, dokupimy kwadrat. Nie będziemy cisnąć chyba już w prawo. Ciśniemy teraz tutaj 9800. Aha, bo ja mam 5000. Czemu się wydawało, że mam 50? Dobra, źle mi się wydawało, już wszystko wiem. Ten kwadracik sobie kupimy, czy ten po prawej? Nie, ten tutaj blisko wody. Ile on kosztował? 9800.
No to jeszcze chwila, pieronem raz, dwa, niech się nam to zrobi. Na razie mam trzy kwadraty, teraz będzie czwarty. Kurde, to miasto jest ogromne będzie. Mam pewien koncept na niego. Powinno być dobrze. Będziemy głównie tutaj zajmować te tereny po prawej stronie tej rzeki, tutaj z południa na północ ciśnie. No, dobra, kupujemy. Mam tego moda na 25 kwadratów, że mogę kupić. Tylko nie wiem, czy to tak pojedynczo, co jakiś kamień milowy nam będzie wyskakiwało, że do kupienia chyba tak. Nie. Bo w kolejnym kamieniu milowym tego nie mam. Jak to się odbywa, debeściaki, z tymi kwadratami? Jak wiecie, piszcie. Na was mogę polegać. Także piszcie, piszcie. Śmiało, nie przejmujcie się, tu was nikt nie zjebie. Jak was ktoś zjebie, to ja zjebie tego ktośa. Sorry, dobra, nowy rejon, faktycznie. Na pewno tutaj będą biurowce. Chociaż ja wiem, czy w samym środku... Nie, 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 to nie ma sensu. Tutaj biurowców nie będzie. Tu mi się za bardzo nic nie wybuduje. Dobra, dobra, no, autuj się. Tu będą biurowce. Tam. I tutaj też. Ale to muszę usunąć, zdecydowanie tak. Dobra, tutaj na pewno będą o większym zagęszczeniu w tej chwili sklepy. Nie wiem, czy dać to na fulla. No dobra. Damy to na fulla. Tu dam biurowce znowuż. Już to w miarę tak wymaluję, jak powinno być. Tak jak ja to widzę. Nie wiem, czy tak powinno być, ale ja tak to widzę, nie? Tutaj w środku jeszcze umieścimy policję. Chyba szpital, zobaczymy. Czyli w tym momencie... To tutaj mogę wszystko już opróżniać. Wszyściusieńko, jak leci? Wszyscy się wyprowadzajcie. Sorry, że tak krótko tutaj pomieszkaliście, no ale... Taką mam fanaberię, takie mam widzimisię. Damy tutaj po prostu tereny o dużym zagęszczeniu, nie? Znowu będziemy musieli kwitnąć, aż nam się... Co, brak? No ja wiem, no ale co? Odcięłem im prąd, żeby ich zmusić do przeprowadzki, nie? No, spieprzać stąd, dziady. Pomóc jeszcze komuś? Tobie jeszcze? Proszę bardzo. Czekajcie, bo przyspieszony czas mam, ja to zatrzymam. Znaczy nie zatrzymam, ale zwolnię. I teraz tak. Biurowce, tutaj duże zagęszczenie sklepów. Tutaj będą budynki o dużym zagęszczeniu teraz. Mam nadzieję, że mój koncept jest dobry. Że to będzie funkcjonowało. Myślę, że tak, taki jest plan i myślę, że to będzie funkcjonowało. Zaraz ten prąd nieszczęsny im tutaj jeszcze podprowadzę, bo są gotowi mi się za chwilę wyprowadzać. Trzeba to dobrze przemalować wszystko. Znaczy poznaczać, przemalować jeden koń. Jak tam z prądem? No nie za bardzo, no ale to już zmieniamy, proszę bardzo. Prąd mają, tylko czy nam tego prądu starczy dla wszystkich w tej chwili? Obawiam się, że nie. Myślę, że fikniemy tu jeszcze jedną turbinę, tak dla spokoju, chociaż i to pewnie będzie za mało. Dobra. Tu możemy to zniszczyć. Nie mam na dużą jednostkę chyba jeszcze. No nie mam. Tu przydałoby się najprawdopodobniej od policaja zacząć.
A drugi ten kwadrat kolejny, po ilu będę mógł kupić? 11 tysięcy. Myślę, że dopiero na raz, dwa osiągnę. Myślę, że to nie będzie takiego problemu. Chyba. Z wodą jak? Spoko. No, z prądem na tą chwilę też spoko. Ale tu chyba wszyscy nie są podłączeni. Co to się dzieje? Są te budynki jeszcze na biało. No, ale mi biurowce. Uhuhu, po Buku Fest. Nie, ale dobra, to trzeba, muszą się upgrade'ować jeszcze, więc spoko. Wszystko dobrze zamalowane. Tam nie było zamalowane, widzicie? Trzeba mieć wszystko na oku. Żeby potem nie mieć jakiegoś ząka. No i ci też po prawej stronie mają prąd, od lewej również. Przez środek się na razie nie chcą nam sprowadzać. Nie wiem, ale na pewno się sprowadzą jeszcze wcześniej czy później. Dobra, przyspieszymy jeszcze trochę. Gdyż iż chcę tego policaja dużego tutaj wybudować, albo dużą remizę strażacką. Nie, myślę, że od policji zacznę. Żeby tutaj mnie nikt nie okradał, bo byłoby to niewskazane. Zdecydowanie niewskazane. Jak tam korki? Nie, tutaj jest spoko. Tutaj nie ma na chwilę obecną żadnych korasów. No, ewentualnie troszeczkę na wjeździe do miasta, znaczy do tej dzielni. Tu jest, kurde, jakie brak miejsca. I już się tym zajmuję, już. O, żeż w chuja walaca. Jaki tu jest koras? Why? Dlaczego tu jest taki korek? Dobra, zamknijcie się na chwilę, dajcie mi pomyśleć. Kurde, tutaj nie doprowadzę nigdzie tego. No, jest lipa. To jest dość spora lipa, tyle wam powiem. Zróbmy sobie takie coś, że... Stąd spróbujemy na chwilę tą nitkę tutaj pociągnąć. Zobaczymy, czy to nam to troszeczkę rozładuje. Czy też nie. I tu im też jakiś zjazd pierdzielny w prawo. Taki wąziutki. Gdzie tu są jakieś małe ilości? No nie, tutaj nie ma tak, kurde. Ja bym tak to przeciągnął. No zobaczymy. Na chwilę obecną tak to wygląda. Wrócimy tu za chwilę. Tu jest puste, tu jest puste, tu jest puste. Czyli teraz zajmujemy się tymi dwoma. No i zobaczymy, czy one... Aha, faktycznie, mam więcej prądu, bo jeszcze spalarnie działają. Spokers. Tutaj coś do wyburzenia. To był chyba jednak jeden z tych nowych budynków, które mam tutaj zgrane. Cholera, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To jest jakiś diabelski młyn, cholera. O ile śmieciarek tutaj myka. No i gdzie one pojadą? No, zawracają gnojki, kurcze. Nie, dobra, ta z miasta wyjeżdża. I pojedzie tam? Do tej dzielnicy na chwilę obecną nie nazwanej? Zaraz się przekonamy. Kot wariuje, nie wiem, czy go słyszycie. No, dobra, już jest nad rzeką. Nie zgubić jej z oczów tylko. Jak jedna już tutaj pojedzie tam, gdzie nas interesuje, to reszta też tam będzie mykać, więc... No, w sumie byłoby to logiczne. To nie są jakieś odrębne miasta, tylko daleka, daleka, ale jednak dzielnica w obrzeżach naszego miasta, które rozbudowujemy, nie? No i migacz w prawo. Pięknie. Tutaj gdzieś się nam nie zgubisz, zaraz jeszcze zobaczymy. Dobra, fajnie, ciśnie do miasta.
Ile kmiotków? 7500. Ile potrzebujemy? 11. No. Powolutku, powolutku. O, tutaj coś już ten... nie działa. Dobra, przyspieszmy i wybudujemy tego policaja jeszcze na koniec odcinka. Ile kosztuje? 60 tysięcy. No, to chwila. Zaraz ten posterunek tu będziemy mieć. Myślę, że to fajnie będzie wyglądało. Jak już będą te drapacze chmur, to to będzie wyglądało naprawdę perfekto. Tak mi się wydaje. To już bloki jak u nas na ośce. A nie no, u nas na ośce są dużej płyty. Dobra, 60 tysięcy. Duży komisariat policji. Aha, nie wiem, czy my go tutaj postawimy. No właśnie. A jak byśmy zrobili to... tu i tak są już dwa skrzyżowania. Więc jakbyśmy to przez środek zrobili... w ten sposób... da nam to miejsce chociaż na komisariat? Da. Może nawet i na inny, po drugi budynek. Na straż, albo coś w tym stylu. Pewnie tak, tylko w tej chwili jest brak funduszy. Jak ten komisariat wygląda? Dobra, wymyślacie na, nazwę... w tym odcinku wymyślacie nazwę na tego... chłopka z Nintendo. Jak jego tutaj nazwiemy w tym naszym okrąglaku. Jeśli wam się podobało, łapka w górę, to standard. Piszcie jakieś swoje sugestie, na pewno się do nich jakoś ustosunkuję. Co lepsze pomysły podłapię, a może wy wyłapaliście jakiś mój kolejny błąd. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Dobra, liczę na was, debeściaki. Bo w tym odcinku to było na tyle. Patrzcie, korki też tutaj się już tworzą. No cóż, no cóż. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Trzymajcie się cieplutko, do kolejnego odcinka. Na razie, ho, pa, pa.